Zakupy przed świętami wielkanocnymi zawsze przyciągały do sklepów wielu klientów. Już dziś na 3 tygodnie przed świętami pojawiły się niepokojące doniesienia, że w sklepach może zabraknąć jednego z najpopularniejszych produktów, po który Polacy sięgają w tym okresie. Zakupy spożywcze to jedna z niewielu okazji, kiedy Polacy mogą obecnie wychodzić z domu. Zgodnie z zapewnieniami polskich polityków, sklepy nie zostaną zamknięte, mimo początkowej paniki, która pojawiła się w sieci przez nieprawdziwe wiadomości. Po wielkiej fali zakupów i braku produktów spożywczych już dziś można zauważyć, że ze sklepowych półek ponownie w zastraszającym tempie znikają produkty, które zazwyczaj kupowane są przed świętami wielkanocnymi. Pojawiły się doniesienia, że niedługo może ich zabraknąć. Zakupy w czasach epidemii makaron, kaszy i papier toaletowy znikały ze sklepowych półek, kiedy w Polsce pojawił się pierwszy przypadek koronawirusa. W związku z wprowadzeniem nowych rozporządzeń dotyczących przebywania w sklepach, a także w związku z zamknięciem galerii handlowych, sklepy przeżyły prawdziwy szturm. Polacy gromadzili produkty z długim okresem przydatności do spożycia, co powodowało, że sklepowe półki świeciły pustkami. Rekordowe skoki sprzedaży można było zauważyć 12 marca, kiedy została podjęta decyzja, że szkoły w kraju zostaną zamknięte. Ze sklepów znikało mydło i spirytus, który może posłużyć do dezynfekcji. Dziś można zaobserwować, że w sklepach zaczyna brakować kolejnych produktów. Towarem, który dzisiaj znika najczęściej podczas zakupów, są drożdże. Polacy masowo zaczęli piec we własnych domach. Wypieki chleba czy ciast mogą ograniczyć częstotliwość wychodzenia z mieszkania, ale także zająć czas, kiedy Polacy przebywają w izolacji. Już dziś wiadomo, że przed świętami wielkanocnymi ciężko będzie w sklepie dostać paczuszkę drożdży. Zakupy przed świętami warto zrobić wcześniej. Producenci żywności zauważają problem. Firma La Saffre, która jest największym producentem drożdży, przekazała, że nie powinno ich zabraknąć, a firma pracuje tak, by w sklepach wciąż pojawiały się nowe dostawy w okresie przed świętami. Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz przekazała, że w Polsce może być problem z jajkami, które są symbolem wielkanocnych świąt. Dzisiaj grzeje, 1. Ważny apel sanepidu, trwają poszukiwania uczestników mszy. Odprawiający je ksiądz ma koronawirusa. 2. Nie żyje zwycięzca Top Chefa. Zmarł na koronawirusa, miał 59 lat. Zakupy przed świętami warto zaplanować wcześniej, by nie zawieść się, kiedy w sklepach zabraknie towaru. W przypadku braku drożdży można zastąpić je sodą oczyszczoną czy proszkiem do pieczenia. Najlepsze newsy dnia, źródło, Fakt. Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio.
www.gmail.com/gmail.pl na Google News.